Witam was wszystkich bardzo serdecznie na live z jurajskiego parku The Game. Chciałem powiedzieć The Evil Within. Nie wiem, jakoś tak mi się zakorzeniło, bo ostatnio przechodziliśmy The Evil Within cały czas na live'ach i jakoś mi tak zostało, ale nie. To jest park jurajski, słuchajcie, epizod 4, ostatni, finałowy. Zobaczymy, jak się ta historia zakończy. Jestem bardzo ciekawy, czy jakby... No historia utrzyma poziom po prostu, bo jest nierówna według mnie. Ten pierwszy i trzeci rozdział były spoko, drugi trochę gorszy, ale zobaczymy, jak będzie z końcówką. Witam was serdecznie, cześć Szanix, cześć Dodolotr i cześć Aleksa, siemka. Wnoszę skargę, streamer jest o 1:45 sekund spóźniony. Ej, no Aleksa, przeważnie jestem na czas, ale musiałem jeszcze sobie piciu nalać. Jakby ktoś wziął wodę, to co wtedy? Co ja bym pił? Udawałbym tylko, że piję chyba. A tak to przynajmniej mam teraz piciu, aby wznosić toast za wasze zdrowie. Cześć Joanna, siemka, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jak wam tam dzionek mija? U mnie cały dzień od rana śnieg pada, więc ja aż się boję, słuchajcie, co będzie jutro. I pojutrze, masakra, ja w ogóle nie mam, słuchajcie, butów zimowych, ja cały czas popylam w Adidasach, nie, więc hit. Masakra, dobrze, chociaż, że kurtkę zimową mam, nie? No, więc będzie masakra, a jak pojadę do domu, to mnie czeka pewnie odśnieżanie podwórka, nie, bo tutaj, jak mieszkam w bloku, to wiecie, nie muszę się tym przejmować, ale jak pojadę do rodziców, to już będzie dramat. Na mnie to spadnie. U mnie też od rana śnieg, a u mnie dobrze. To wykorzystaj to pićku. Twoje zdrowie, Aleksa, w takim razie. Żeby nie było, to nie jest żaden alkohol. Zazdroszczę śniegu. Ja ogólnie nie przepadam za śniegiem, ogólnie nie przepadam za zimą. Jak byłem dzieckiem, lubiłem śnieg. Lubiłem się naparzać śnieżkami. Lubiłem lepić bałwana, lubiłem jeździć na sankach. Ale im się stawałem coraz starszy, to coraz mniej lubiłem zimę. No i tak mi już zostało. Cześć Agnieszka, siemka, witam wszystkich, w Łódzkim też pada. No, masakra. A najbardziej wiecie, czego nie lubię? Jeszcze śnieg jako taki śnieg mi nie przeszkadza, ale słuchajcie, jak potem, bo będą u mnie w Warszawie takie temperatury, że raz minus, raz plus, raz minus, raz plus, nie? I jak napada ten śnieg i będzie potem dodatnia temperatura, to to wszystko się roztopi, będzie taka chlapa i nienawidzę właśnie tej chlapy. To jest jeszcze gorsze, słuchajcie, niż śnieg. Dla mnie przynajmniej. A u mnie zero śniegu, no to zazdroszczę ci, Szanix. Dobrze, słuchajcie, lecimy, pogadaliśmy sobie na wstępie. Zawsze lubię sobie z wami tak na samym początku pogadać, dowiedzieć się, co u was słychać. I zaraz się zabieramy już za historię. Ja od rana zrobiłam pranie, umyłam podłogi, zrobiłam obiad, pomyłam okna, odkurzyłam, pozmywałam naczynia, kluski śląskie z sosem pieczeniowym i schabki wleciały dziś na stół. Boże, Aleksa, perfekcyjna pani domu, słuchaj. Ja muszę zrobić pranie, tak by the way, przypomniałaś mi o tym, ale to po live sobie puszczę na taki tryb szybki. Jak tak piździ, to jest pupa, ale jak jest śnieg, to jest fajnie. No. No dobra, słuchajcie, lecimy. Lecimy, poczekajcie, load game? Nie, ja już mam chyba odpalone. Rozdział 4, zobaczymy, czy znowu będą jakieś... rozwiązania typu wrzucenie papierosów do gęby, no. Dinozaura. A, bo to ostatnio była drama, słuchajcie. Pomiędzy tą... panią profesor, tak ją nazwijmy, a tym gościem, no właśnie. You let them out? No, no. I kept them in quarantine for study. I thought they may have been leaving the pen somehow, but I wasn't certain. You knew about those damn creatures all along. While we were out there, exposed, humping around like idiots looking for our pilot. Billy, wait. We were nearly killed by one of our own men. Probably bitten by one of those things just like Decaf. Who knows where his catatonic body is now? Both our teams are dead. Oscar's dead. All because of your dinosaurs, all because of you. Masakra. Co tu się dzieje w ogóle? Teraz musimy się skupić na tym, żeby przetrwać, a nie żeby sobie dogryzać i, wiecie, wyciągać jakieś brudy, nie?
She's lied to all of us. Put me in the direct line of danger to protect her agenda and her precious freak show. What else is she hiding? Please, if I knew sooner. Oh, shut it. Innymi słowy, nie powiedziała osobom, które przeczesywały teren, bo nie chciała zdradzać, że eksperymenty są tam gdzieś jej. Obiekty badań, dlatego jest wkurzony. No, rozumiem. No ale okłamała wszystkich, nie? No mogą być wkurzeni, to rozumiem. Aczkolwiek powinniśmy się skupić moim zdaniem na ucieczce. Ale też łatwo mi mówić, nie? Jak już tak emocje kimś zawładną, to ciężko jest się opamiętać, nie? Teraz to i tak nic nie da. Powinniśmy tę rozmowę przesunąć na później, no ale cóż. I saw that Oscar had changed his ways, but you become everything I thought he was, and you are about to add murderer to that list. Może ona mu przemówi do rozsądku. It's time for her to take responsibility. No i co, chcesz ją zabić teraz? Bez sensu. Może niech teraz on coś powie? Nie wiem w sumie, czy to ma znaczenie. Just that, Billy? She's not the one responsible. This falls on the shoulders of Hammond and Ingen, and now we're all suffering for it. Still, Billy, let her go. We need every able mind and body we can. Dokładnie, dokładnie. Dobrze prawi polać mu. Come on, Doc, let me hear it. No, it wasn't. Say it! Jezus. Jeszcze w ogóle to dziecko będzie miało taką traumę po tych wszystkich wydarzeniach tutaj. My fault. There. So difficult was it? Friends may have saved you here. At least I got the truth out of you. You want her alive? You got it. Just mark my words. She will save just one of those animals before she lifts a finger to help you. Now, everyone. Ale ja mówiłem o tym ostatnim razem, nie, że ona będzie stawiała na pierwszym miejscu naukę, jakby, nie, ponad swoje bezpieczeństwo, ponad bezpieczeństwo innych. No i to jest niestety słabe. W sensie nie możemy jej aż tak do końca ufać, nie, tym bardziej po tym, że nas okłamała. Dobra, musimy się stąd jakoś wydostać, słuchajcie. Coś tu będzie trzeba zadziałać. Tak, ale w tym przypadku emocje, zwłaszcza te radykalne, są najgorszym przeciwnikiem. Trzeba zachować zimną krew, chociażby dla samej sprawiedliwości, bo co, zabiję ją teraz, a potem pójdzie do więzienia za morderstwo, to niczego nie rozwiąże. Lepiej, żeby to wszystko było rozwiązane na spokojnie, a nie z brutalną siłą. Dokładnie. Tu były ostatnio te raptory, ale one uciekły, bo się czegoś przestraszyły. Nie ma co chyba tamtędy wychodzić, no ale chciałem poklikać sobie. Boże, słuchajcie, jak mnie suszy, masakra. Dobra, tu mamy jakiś szpadel. Można go wziąć do czegoś? Wykorzystać? Okej. I mamy butlę. Można ewentualnie wykorzystać to jako ciężki przedmiot do wyważenia, na przykład tam była taka kratka wentylacyjna, nie? Więc może ewentualnie do tego. Co my tu jeszcze mamy? O, tu jest też kratka wentylacyjna jakaś, znaczy przejście. Czy coś w tej szafeczce jest? Nie da się otworzyć. A tutaj jest wąskie przejście. Balanga pewnie była wczoraj. On jeszcze narobi jakichś problemów, nie ma opcji, że on tak na spokojnie to wszystko przeszedł i sobie odpuścił. Już wszystko wiadomo. No, też mi się tak wydaje, że to jeszcze nie będzie takie proste. Zobaczcie, tu coś jest. Tu trzeba się bacznie rozglądać. O, flara. O, to nam się pewnie przyda, jak będziemy chcieli uciec jakby, nie? Z tej wyspy. Nadamy sygnał SOS. Dobra, i zobaczmy jeszcze, co mamy tutaj. No, tutaj monstrum całe, znaczy monstrum. O. Masakra. Nawet nie chcę na to patrzeć. Dobra, tu jest kłódeczka. Pewnie będzie trzeba tą, słuchajcie, butlą w to przypierdzielić. Tak mi się wydaje. Dodolot, twoje zdrowie. I Joanna również, twoje zdrowie. Ja muszę jakiś, no, limit czasowy ustawić. Bo jak będziecie mi tak cały czas tą wodę spamować, to ja się tu upiję. Będę sikać co chwila. Znaczy będę chciał chodzić do łazienki.
Wrzucisz ją do paszy dinozaura, fajki się zapalą te wcześniejsze. O ja pikole. Dobra, no zerknijmy jeszcze tu, aczkolwiek go ostatnio... Ostatnio go badaliśmy. Najgorsze jest jeszcze to, że on, kurde... jest sparaliżowany, nie? Ale tak jakby, no, widać po nim, że na przykład to oczy mu się ruszają, gałki oczy, no masakra. Jak to w ogóle wygląda? On wśród tych roślin, tego nawozu, nie wiem jak to ująć nawet. Cześć Infis, siemka! Alexa, jeszcze raz twoje zdrowie. Wiecie co robić. Nie no, nie róbcie mi tego, bo mi się picie i tak skończy, nie będę mógł. Już potem i tak pić. Musiałbym sobie taki dzbanek przygotować, nie? Dobra, czy ja mogę teraz wziąć... Zobaczcie, nie mogę już z tego skorzystać. No i tu też jakby nic. Jakby wszystkie opcje wykorzystałem. Czy ja jestem ślepy? Zobaczcie, nic nie mogę kliknąć. Mogę pogadać ewentualnie. The vent, o na przykład. Tunnel looks tall enough for everyone. Maybe we should go this way. Jess, stand back from the grate. You don't know what's down there. I'm just trying to help. I know, Jess. I just can't keep my attention on everything at hand, plus you. Sorry to be such a burden. Ktoś tu mówi o piciu. Właśnie sączę martini z lodem. Boże, ale ostatnio piłem martini ze Sprite'em i z pomarańczką. Po prostu tak zajebiste. Ja w ogóle nie przepadam za samym takim martini. W sumie tego się i tak chyba samego nie piję. Ja się nie znam na alkoholach, bo... no, jakoś tak nie wiem. Ja, żeby się dobrze bawić, nie potrzebuję alkoholu. Jakoś tak mam. No, ale tak mi, słuchajcie, ten drink zasmakował, że normalnie piłem non-stop go. Dobra, co oni tam powiedzieli? To będę taką grupówkę robił, słuchajcie. Wasze zdrowie. Mój ulubiony drink. No, u mnie jeszcze znajomi pili go z tonikiem zamiast Sprite'a, ale ja wolę ze Sprite'em, bo jest słodszy. Ja za tonikiem tak średnio przepadam. Papa Agnieszka, trzymaj się, dzięki, że wpadłaś. Ostatni już raz spokojnie, nie chce mi się marnować punktów. Muszę wymyślić też jakieś inne, nagrody za te punkty, nie? Żeby nie były tylko... Żeby nie był tylko jeden rodzaj. Ile masz jeszcze w szklance? No już tak na dnie. Za dużo te łyki biorę. Ty bez procentów jesteś powalony. W tym pozytywnym znaczeniu oczywiście. A co się dzieje dopiero po procentach, nie? To w ogóle hulaj dusza, piekła nie ma. No, tonik jest też dla mnie taki zbyt gorzki. No. Wiem, Aleksu, mi podsyłałaś, ale ja muszę to tam jakoś, wiesz, mieć czas, żeby to wprowadzić w życie, ustawić i tak dalej. A to trochę mi się schodzi. Dobra, słuchajcie, no ja nie wiem, co ja mam tu zrobić. Ja już wszystko poklikałem. A ona może na przykład pogadać? Aha. I hate being trapped on here like a rat. To są tak jakby jej przemyślenia, nie? Jerry, we should get moving. No wow. This is not the time for grieving. We have to move. Maybe we should. She's right. Oh! Co to było? To było bardzo podobne do tych, do tej puszki, wiecie, z embrionami, którą miała ta dupeczka. Teraz ona zakłamuje. Rzucił się na nią, że ona okłamywała wszystkich, a teraz sam tutaj coś zaraz zahachmęci. Miałaś rację, Alexa. Insurance doesn't pay out to his family unless his dog tags are returned. Satisfied? Right. Sorry for pushing. Should we bring him with us? Ale ściema. I nikt nie zauważył tego, że on to podniósł z tych wszystkich osób, które tam były w tym pomieszczeniu. A kiedyś nie miałam racji. No może kiedyś ci się zdarzyło, no.
All right, listen up. Everything that just happened, bygones, understand? Doc, tell me again about the phones. According to the terminal in my lab, the Marine exhibit phones are still connected to the transceiver. W ogóle rozwala mnie to, że w tym menu były te podwodne dinozaury, więc pewnie one tu też będą w tym epizodzie. Oh my god. Dinozaury powróciły. O ja pikole. Serio? One się zmieszczą? Przecież one były większe niż... What? Aha, to są inne dinozaury, to nie są te raptory. Zajebiście, już mnie zażarło. Ale w sumie dlaczego? Ja chcę dalej tak grać, żeby go zeżarło. Ja nie chcę go mieć tu w tej ekipie. Chciał mnie oszukać i zabrał jakiś, jakąś fajną rzecz. I się ze mną nią nie podzielił. Foch. Boże, początek i już mam fejla. Dziękuję bardzo za muzyczkę. Idealny moment. Ale przeważnie, słuchajcie, ten początek mam dobry, a teraz od razu zgon. Dobra, jeszcze raz. Dobra, myślałem, że to te raptory przylazły, a to są te mniejsze, które się faktycznie mogą zmieścić tam. No, ale żeś to... No nie! Dostanę szału! Nie to, żebym to specjalnie robił, żebyście mi grali tą muzyczkę, ale naprawdę... masakra! A kurde, tak zwęta jak w czym? W fanfie? Jezu, nawet nie wiem, o co kamam. Ja pikole, ta muzyczka jest rozwalająca. Dzięki, Dodolotr. Dobra, jeszcze raz. Tam była strzałka w dół i w prawo chyba, nie? Aha, najpierw w prawo, potem w dół. No. No w końcu, bo... Jeszcze raz, Boże. Ale żeś to zastawił! O, teraz się ta łopata przyda. Żeś to zostawił tak, że i tak mogą tędy przejść. W ogóle beznadziejny on jest. Five Nights at Freddy's. Nie grałem w to nigdy. Widziałem to jakiś fragment, że tam ta morda tak wyskakiwała. No zajebiście, może byśmy tą butlę wzięli, otworzyli ten szyb wentylacyjny, do którego się wszyscy zmieścimy. I stąd spierdzielili, nie? Boże. Trzymaj to. Dobrze. Bier tą butlę, nawet się nie zastanawiaj. Boże, ja już to wiedziałem od samego początku, że tak będzie trzeba zrobić. No. Świeci się jak psu jajca ta butla. Nie no, bierz tą butlę. No i? Jezu, wszystkie. Poszło. Nie poszło. Kuźwa. Co ty, chłopie, siły nie masz? No serio! Zaraz nas zeżre. Oh my god. A, może tą flarę do czegoś wykorzystamy. No. Dobra, poszło. Ja pikole. To jest już trzeci zgon. Na początku rozdziału. To nie wróży nic dobrego. Banda gąbek jak zwykle nie ogarnia najpierwszych rozwiązań. Głąbów, no, dokładnie. Dawaj flary, użyj jak te papierosy. O ja pikole. Dobra, jeszcze raz. O, całe szczęście od tych flar. No! No i... Serio? O ja pikole, jeszcze raz mogę. Boże, masakra. Dobrze ci tak.
Tego na pewno nie zabiję, ale... O Jezus. Ale chociaż, słuchajcie, go przestraszy, nie? No możesz rozwalić tą kłódkę, no w końcu, Boże. Idziemy stąd. Tylko w sumie... One i tak za nami mogą pójść dalej przecież, nie? Aha, ten został. Nie poczekali nawet na niego. No raczej nie zginie, no bo on wziął jeszcze ten, wiecie, ten spray, czy co to tam było. Jakieś embriony kolejne pewnie. Co tu się wydarzyło? Ja chyba spację niechcący kliknąłem, mi zastopowało. Z tych emocji, słuchajcie. Nie ma to jak szpadlem walczyć z tym dziadostwem. No, w końcu dałeś sesiana. Dał sesiana chyba, słuchajcie. Boże, jaki ślisk! Hit. O, i zamknął za sobą te drzwi. Tak to nic nie da, raczej. Kłódeczki już tam nie ma. No dobra, ale... Są już trochę bardziej mądrzejsi. Zamykają za sobą drzwi. To jest plus. O Boże. Powiem wam, że ta starucha to niezłą kondycję też ma, że tak biega cały czas, bez nawet jednego, wiecie. Co? Jezu, nie wiem. Dobra, prawo, nie wiem. Ona coś powiedziała, ale że musimy się gdzieś kierować. Zaraz pewnie trafię na ślepy zaułek, słuchajcie. Kolejne jakieś rozwidlenie? Ej, ja nie wiem, gdzie mam biec. Co ona powiedziała? Jezu, nie wiem. Dobra, idziemy teraz w lewo. Wtedy poszliśmy w prawo, teraz w lewo. Ej, chyba dobrze, bo jest jakiś QTE. Czy to miało znaczenie, którą ja drogę wybrałem? Bo gdzieś dotarliśmy. Boże. A, że na północ ona powiedziała. Okej. Nie no, ta gra jest i tak komedią. W dupie mają kompanów. Zostań se z dinosiem i zabij go szpadlem. Zawsze na łatwiznę. Musiałam wstawić drugie pranie, jak tam leci. Spoko, no jak na razie... Trzy zgony chyba, bo i cztery, już nie wiem. Ale... Nie jest źle. Jakaś mapka. There are only four such intersections on the plan. Let me just cross-reference these detail labels. Okay, we just have to figure out which intersection we're at. Musimy się dowiedzieć, w którym miejscu jakby jesteśmy. Okay, czyli musimy jakieś, wiecie, takie spoty, że tak powiem. Maybe I can help with the plans. They look pretty simple. Znaleźć, wiecie o co mi chodzi, takie szczególne, tak, które się będą wyróżniały. Dobra, co my tu mamy? Tu jest jakaś rurka. Aha, jakaś drabina na prawo, tak? Tak. There's a big yellow pipe going down the left wall. It crosses over the ceiling partway down the corridor. Okej. A co to jest ta ręka? A, okej. A czy jeszcze tam głębiej można coś zobaczyć? Okej, czyli T-intersection, czyli ten, wiecie, skrzyżowanie powiedzmy. Tam na końcu jest takie, że jest jakby odbicie w prawo, w lewo, z tego co rozumiem. Drabina po prawej i tu rura taka żółta, dobra. Tylko gdzie on stoi? On stoi tak... Nie, no słuchajcie, wiercą mi znów. Ja pikole. Czy wy to słyszycie, czy nie? Ja to chcę na YouTube potem stawić, a oni będą mi wiercić, to będzie to wszystko słychać. A daj ta spokój. Mieszkanie w bloku 2 na 10. Czyli słychać. No to ja teraz się zastanawiam, co ja mam z tym zrobić. Czy ja mam to nagrywać dzisiaj, czy... Dać sesiana i poczekać może jeszcze. Ja nie słyszę delikatnie czasami. Ale kaszana.
U mnie też bardzo delikatnie. No dobra, jak będzie bardzo źle i będzie wam bardzo przeszkadzało, to dawajcie znać. Idziemy na te plany w takim razie. Boże, aż się oplułem z wrażenia. Czyli tak. Cztery odnogi. I kończą się tym. Na końcu te. Czyli to może być tu. Drabina po prawej. Tu też jest drabina po prawej. Na końcu drabina. Dobra. Rura. To na pewno nie pasuje. Bo tu jest drabina jakby po lewej. Z tej strony. Jeżeli na dobry korytarz patrzę. Ale chyba tak. Czyli to chyba mogę skreślić. Tak mi się wydaje. Ja nic nie słyszę. Możesz na luzie grać. Okej, no to spoko. Dobra. Na razie tylko to sobie odrzuciliśmy. Idziemy dalej. Zobaczymy, co ona ma tutaj. Niech ona tą flarę też zapali. Będziemy widzieć więcej. Dobra, czyli tu też jest rura. Po prawej jakieś tam urządzenie. Dwie drabiny po lewej. I potem skręca w prawo. Dobra, poczekajcie, bo ja zaraz zapomnę. Niech róbmy to tak po kolei. Czyli tak. Dwie te są. Dwie drabiny są, dwie drabiny są, dwie te są i w prawo, dobra. No tu wszystko się zgadza. I rura tu niby jakaś też jest. To tylko nie rozumiem, co to jest. O, ten znacznik. Takie to kółko jakby. Dobra, słuchajcie. Jezus Maria, chciałem z tego wyjść widoku. Tak w sumie brzmi, jakby burza u ciebie była i deszcze... I deszcz napieprzał w okno. No, okej, okay, no dobra, czyli jak jest okej, okay, to... Jak aż tak bardzo wam to nie przeszkadza, to przeżyjemy chyba jakoś, nie? O, i mamy ten. Jakieś osiągnięcie, Zero Blind Mice. Dobra, tu po prawej są jakieś butle. Czyli to jest dead end, czyli jakby ślepozołek i tam jest drabina do góry i po prawej jakieś butle, dobra. Czyli jeszcze raz, no to już wszystkie mam korytarze jakby oblukane. Po prawej butla, tak? No to ten odpada. Bo tu jest gdzieś na końcu, to ten odpada. Według mnie. No i teraz, ten czy ten? To wszystko się rozchodzi o... Te beczki i o ten tutaj, co, nie wiem co to jest, nie wiem, widzicie kursor mam nadzieję, którym wam pokazuję, o co mi chodzi. Tu jest to z tej strony, a tu jest jakby to połączone z tymi urządzeniami. Ja bym chyba to usunął mimo wszystko. To na górze w sensie. Nie wiem, sam. Bo wszystko inne się zgadza, dwie drabiny, rura, tylko jakby ten znaczek cały. Chyba, że jeszcze jedną rzecz sprawdzimy. To było u niej. No tylko ona nic więcej nie mówi na ten temat. Czy wy macie jakieś pomysły, co ja mam skreślić? Czy ten górny, czy ten dolny? A nie, różni się jeszcze tym. Tu jest coś takiego na bas grane, nie? A w sumie, a tu jest to na bas grane jakby na dole. Nie wiem, słuchajcie, ja bym był za tym chyba, żeby ten górny skreślić. Tam nic jakby po lewej stronie nie ma. Ona nic nie komentuje oprócz tych drabin. A tu jest jakiś jeszcze znaczniczek dodatkowy na tym górnym obrazku. Więc ja chyba ten górny usuwam na moją odpowiedzialność i zobaczymy, co się wydarzy. No dobra, no i ten jest niby okej. Okay. I teraz się okaże. No jest. O! I ukończyliśmy. Ciekaw jestem, co by się stało, jakbyśmy źle to wybrali. Co?
Okay. Zgon? The desalination plant is here. To by nas z błędu jakby wyprowadził, nie? No, już lecą. Już lecą, będzie QTE. No rad... Oh my god! I to ile ich tam jest? Jeszcze dobrze, że nie było tych podwodnych. Chociaż nie było na razie, wiecie, motywu takiego. Jest za głośno, że zrobiło nagle. O ja pikole. A i się wszyscy rozdzielimy, tak? Podzieliliśmy się na dwie grupki. A to był jumpscare! Boże, jak się przestraszyłem tego! Ja myślałem, że to w grze było! Ja pikole, do dolo odpadnę przez ciebie. Jeszcze się muszę wczuwać przez te... Ja pikole. QTE. Do stołu podano. Cześć Erinti, siemka! Oj, nie pamiętam, kiedy ostatnio byłaś. Na którym odcinku, że tak powiem. Rozdziale, o. Bo gramy czwarty, ostatni, finałowy. Ale mają wielkie ślepia. Boże, QTE, a ja tutaj się rozpraszam. Mam nadzieję, że te drzwi są otwarte. Aha. Ja, pika... Pikole. Tu będzie taki mały romansik, coś czuję, pomiędzy nimi. Specjalnie ich tak rozdzieliło. Byłam na drugim. O, no to na tym, który mi się najmniej podobał. Ten drugi rozdział mi się najmniej podobał z tych wszystkich, więc... Mam nadzieję, że teraz będzie ci się bardziej też podobało. Jess is a strong and resourceful girl. She's doing like we are doing. Surviving. Nie, no nie, na pewno tam nie zginęli, spokojnie. Ale to mi się podoba, że znowu się rozdzieliliśmy, będziemy mieli dwie różne perspektywy, dwie różne jakby przygody. To jest spoko akurat. Ten motyw mi się w tej grze podoba. Że przeskakujemy jakby z jednej scenerii do drugiej. Twoje zdrowie, Alexa. Near the ocean. Sorkin mentioned the desalination plant. That would be near the ocean, right? Jerry, the whole island is near the ocean. W sumie fakt. O ja pikole. Ale nas zgasiła jednym tekstem. I think I know where that is. Let me get my bearings and we'll figure out how to get there. A, bo tu mamy te takie lunety. Ale jak mroczniej się zrobiło. Lubię cię męczyć. Gościu zabłysnął jak neon nad burdelem. O ja pikole! To było dobre, nie słyszałem tego tekstu. One zwykle nie działały na monety. No, teoretycznie powinny tak działać. Nie kojarzę, o co tam on się pytała, bo ona... Co ja mam odpowiedzieć? Nie wiem. To brzmi jak flirt to. You and the island. Nie wiem, co ja mam tu wybrać. Nie strzeliłem tego pytania, które ona mi zadała. Nima, this island. There's more to it, isn't there? To you, I mean. Yes. It is very dear to me. Tell me. I grew up here, you know? O! Coś się zacięło. O ja pikole. Serio? Dobra, słuchajcie, jestem z powrotem. Dajcie tylko znać, czy wszystko dobrze widać, czy dobrze wszystko słychać. Jestem ciekawy, czy znowu się w tym samym miejscu wykrzaczy. Natomiast jestem mega zirytowany przez to, że ta pierwsza część, którą nagrywałem OBS-em, a ja tylko live nagrywam OBS-em, nie nagrała mi się, słuchajcie, więc ja nie wiem, jak ja zrobię tą powtórkę na YouTube dla osób, które
nie są teraz na bieżąco, po prostu tego początku nie zobaczą. No dramat jakiś. Oh my god, no same problemy. Zobaczymy, jak będzie teraz z tym fragmentem, czy znowu mnie tu nie wywali, bo jak mnie wywali, to jest shit. Masakra jakaś, no. Zawsze jakieś problemy. Jak ostatnio ten The Evil Within w całości bez problemu się udało nagrać, to zaś teraz musiało coś się stać. Dobra, lecimy w takim razie. Widzę wasze wszystkie wszystkie komentarze, wszystko u mnie działa na telefonie. Dobra, jest Gites. Cześć Mike, siemka. Loada mamy z którego momentu? Tu, dobra. Czy jeszcze raz ta gadka będzie? Nie, Alexa zapisało się, tak bo sprawdziłem przed włączeniem live'a. Bo jakby mi się nie nagrało, znaczy w ogóle nie zapisało, to byłby shit. Jess is a strong and resourceful girl. She's doing like we are doing. Surviving. You can't know that. I won't leave her to those animals. Jerry, look at me. If we go back down there, we won't. Ja tylko zresetowałem kompa i tyle. No ale niestety ten plik, pomimo tego, że go mam na kompie w folderze, to nie da się go w ogóle otworzyć, bo jakby wyskakuje, że jest jakiś błąd w pliku czy coś takiego. A wiesz co, w miarę spoko, odpoczywam sobie dzisiaj. A co tam u ciebie? It must be to the north, near the outlet of the river. Big river? O, tym razem widzicie, inną opcję dialogową wybrałem. Zaplusowaliśmy, a nie. Dobra, zaraz zobaczymy, słuchajcie, chwila prawdy, czy to się znowu nie zatnie. Bo jak się zatnie, to będzie naprawdę jakiś shit. Nie będę wiedział w ogóle, jak to obejść. Chyba, że coś w internecie będzie napisanego, jakiś patch, cokolwiek. Sobota, dzień kota. Potencjalnie spróbuj przez inny program, może zadziała. No spróbuję, może się jeszcze da odzyskać ten plik jakoś, ale muszę poczytać w internecie, no bo mam ten plik, tylko wiecie, on jest jakby sformatowany i w ogóle nie da się go otworzyć, więc no zobaczymy. Nima, this island. There's more to it, isn't there? To you, I mean. Yes. Na razie się tym nie martwię, na razie martwię tym, żeby to się nie zacięło znowu w tym samym momencie. I grew up here, you know, below those trees. My people were fishermen. O, tego już nie było chyba, nie? W tym momencie się wywaliło to. Mike to jest gra... przygodówka z moralnymi wyborami od Telltale Games. Na pewno kojarzysz grę The Walking Dead od Telltale Games. To jest coś w tym stylu. QTE, ogólnie taka... bardziej nie gra, tylko takie przeżycie filmowe, nie? Bo ja tutaj rzadko kiedy cokolwiek robię, nie? Tylko klikam albo wciskam odpowiednie przyciski na QTE. I didn't realize this island had been inhabited before. Ingen moved your people? They promised us homes and medicine, education. They didn't keep their promise. I guess from a point of view they did. But the homes were slums and the medicine was extra or half used or contaminated. We had schools but no teachers. The island is so different now. I know the island. It's part of me. But when Ingen came to the island, important men from Costa Rica came and asked my father to go back with them. They wanted my father to make a good impression so that Costa Rica could ask Ingen for a good deal of money for our island. When he was in Costa Rica, he was asked to cut his hair and wear. Boże, enough talk. Od razu weźmy, z nią nie rozmawiajmy. No to wtedy byśmy mieli prawdziwego minusa. My father was different. I knew him, but some part of him had been lost. I'm sure it was a very difficult time for your father. I know he wanted what was best for our people. He was too trusting. They took advantage of him. He sounds like a brave man. Ja zapragnąłem w końcu przejść jakiegoś klasycznego TR do końca. A którą część? My father was an awa, a spiritual healer. He sang for Sibo, who created the earth. He was very important to our tribe. But after we left the island, he would not keep up the old traditions. He was always unhappy. No, najlepiej też bym cię radził od jedynki. W sensie,
jakby poziom trudności zawsze wzrasta, nie? Że jedynka jest najprostsza według mnie, potem dwójka jest troszkę trudniejsza i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że jak od jedynki zaczniesz, to będzie idealnie. No tylko się nie możesz zrażać grafiką, nie? Cieszę się, Joanna, że wróciłaś. Tylko bym chciał z sekretami. Nie nastawię się na sekrety przy pierwszym podejściu, bo jak ja przechodziłem pierwszy raz klasyki, to też znajdowałem tylko przy okazji jakieś sekrety, a niektóre są naprawdę dobrze ukryte. I do niektórych potrzebowałem poradnika nawet, żeby je znaleźć, więc nie stresuj się sekretami, bez sekretów też na spokojnie przejdziesz jedyneczkę, a będziesz ją sobie najwyżej maksował następnym razem. Na razie ciesz się po prostu tym, że dajesz radę przechodzić każdy level, nie? Nie ma to jak rozmowy moralnej z moimi po tym, jak wasz kolega zginął od dinozaurów, które w każdej chwili mogą też wyjść na was, ale po co? Lepiej mieć głęboką rozmowę. Czemu wiadomość usunięta? Rodolotr? Nie zdążyłem przeczytać. A ile przechodziłeś klasyki? Ojejku, to było tak dawno temu, ja nie powiem ci teraz. Na pewno nie było to dla mnie takie hop-siup. Potrafiłem się zaciąć w jakimś momencie i na przykład przez tydzień nie mogłem danego momentu przejść, nie wiedziałem gdzie wskoczyć, co zrobić i na przykład wspólnie z mamą, z siostrą myśleliśmy nad tym, jak to ogarnąć. No i nie było wtedy, wiesz, poradników, nie mogłem sobie sprawdzić na YouTube, jak to przejść, więc na pewno dłużej mi zeszło niż tobie tym razem zejdzie, bo jak nawet się ty gdzieś zatniesz, aby nie będziesz wiedział co zrobić, to możesz się kogoś zapytać, na przykład mnie, możesz zerknąć sobie w internecie, jak to przejść, więc będziesz miał na pewno łatwiej niż ja miałem. Just changed my life too. Choose my second wife, second daughter. Apparently I'm the genetic carrier of rebellion because both my daughters got it. I worked so hard to protect Jess and keep her out of trouble. What about you? Did you turn out so good because your parents kept you out of trouble? Me? I was a little hellion myself. Uncontrollable. It's in my genes. W ogóle nie wczułem się w tą rozmowę ich. One thing Jess really hasn't had in her life. Ale tu rzadko się wczuwam w cokolwiek w tej grze. Jakoś tak, no nie wciąga mnie aż tak to. Myślę, że gdyby ta fabuła była ciekawsza. Look, I... What is it? I love you. I'm sorry about what InGen has done to your island. This isn't the way things should have been done. I don't blame you, Jerry. You're a good person. Mówiłem, że oni się zbliżą do siebie, jak ich rozdzielimy. All right, Jerry. Enough talk. Ja pierwszy raz około miesiąca przechodziłam wszystkie osobno, ale to tylko klasyki tak długo. Ale zagrać w takiego klasyka w kontraście do dzisiejszych gier to takie miodzio i ta muzyka z pierwszej części. Już nie zagaduję. Nie, spoko, to nie było do ciebie jakby przytyk, tylko ogólnie, nie? Że jakoś nie wciąga mnie aż tak fabuła. Nawet jakby mnie coś wciągało, to myślę, żebym się skupiał bardziej właśnie na tym, co tam jest, żeby ogarniać. A przy okazji właśnie wam odpowiadać, nie? A teraz jest odwrotnie. Bardziej wolę na was się skupić, niż na tej fabule. Poza tym ogólnie, Mike, ja lubię starsze gry. I mi nie przeszkadza wcale grafika, a nic takiego. W ogóle gameplay, wszystko kiedyś było według mnie lepsze. Oprócz grafiki, wiadomo, bo to poszło wszystko do przodu, ale więcej fanów, więcej jakby, no nie wiem, jak to ująć nawet. No ogólnie, więcej fanów miałem z tych gier właśnie starszych. Teraz na przykład aktualnie ciężko znaleźć mi taką grę, która by mnie tak zafascynowała, żebym spędzał przy niej, nie wiem, cały dzień na przykład, albo całe wieczory. Ciężko znaleźć taką grę. No i zaczną się te, słuchajcie. Zaczną się te dinozaury podwodne. Hit. Są trudniejsze. No, bo była fabuła robiona na kolanie. Znaczy tej gry, no. To zgadzam się. Oni są we trójkę, to źle wróży. A, czyli pewnie będzie zgon jakiś tutaj. Ja obstawiam, że ta naukowczyni cała nie przetrwa tego.
Ten koleś też może tego nie przetrwać. Te nowe mają przepiękną grafikę, ale fabuła nie ma porównania. No. No i jakby teraz w tych dzisiejszych grach jest dużo ułatwień, a jednak w tych grach starszych musiał, jakby polegało... Wszystko polegało na twoich umiejętnościach jakby, nie? I jakby gra nie wybaczała błędów. A teraz jest to tak wszystko ułatwione. I na przykład kiedyś też miałem większą satysfakcję, jak mi się coś udało przejść, nie? Tym bardziej jak na przykład nie było tych poradników i nie można było nigdzie sobie sprawdzić, jak to, jak daną rzecz rozwiązać. To jak się coś przechodziło na przykład miesiąc i nagle się to udało przejść, to była mega satysfakcja. A teraz to takie, A tu plot twist, bo zginie dzieciak. O Boże, nie, no nie zginąłby chyba dzieciak. O, już się spotkali tak szybko? Ja pikole. Myślałem, że ich rozdzieli na dłużej. Starsze gry chciały być od siebie coraz lepsze, a teraz twórcy się tym nie przejmują, to prawda. Wtedy się inspirowali twórcy gier innymi grami. Uczyli się wzajemnie od siebie, a teraz no, dupa. Dr. Sorkin, the phones are not working. O nie. No dial tone. You said the phones would be working here. That's odd. My control terminal showed that the main lines here. Oby mi się go nie zacięło, to już więcej, bo będę wkurzony. Everything is controlled by the computer systems, even the phones. If the power outage outlasted the battery backups, then the system is probably just waiting to be booted up. Get us to the phones, Doc. We don't have a lot of time. Mr. Yoder, I refuse to be pushed around by you any longer. Look, this isn't a day trip. If we don't contact Injin and get another helicopter out here for you all, the next flight over the island is going to be a wing of B-52s carrying holy hellfire. What? That's right, Doc. We're going to murder all your precious little pets and sink this island into the Pacific. Dios mío. That's what you meant by Ground Zero? Yeah, that's right. Why didn't you tell me earlier? This is my home. What do you mean your home? I didn't tell you earlier because I thought we'd be off the island by now. This island is the ancestral home of her people. Wait, what is Dr. Sorkin doing? Laura? No, już coś odpieprzył. O Boże. Mówiłem, że ona będzie stawiała na pierwszym miejscu naukę i to, żeby te dinozaury przetrwały, żeby jej ta cała... Wszystkie te doświadczenia, wszystkie te eksperymenty, które ona tu wykonywała, żeby to nie, wszystko nie przepadło. Masakra. On coś tu się odpieprzy grubego. Paleozoic, huh? Well, most of the specimens here aren't really from the Jurassic period anyway. Paleozoik, tak? Jakoś tak? Jakiś prekambr, kambr, ordowik, sylur. Były takie ery, nie? Kiedyś się o tym uczyłem na historii. Już teraz nie wymienię wszystkich. Interesting concept. Living fossils. I guess you can't expect a mosquito to feed on. Oh, it's not a Cambrian, yeah. Silur, Silurian. Are these creatures all cloned like the dinosaurs? No, these aren't actually extinct animals, Jeff. Ale w ogóle kiedyś, powiem wam szczerze, że naprawdę mnie fascynowała jakby prehistoria i to jakby jak życie się zaczęło i w ogóle te dinozaury, to wszystko, no masakra. To be honest, I don't really know all that much about sea fauna. Fauna. Boże, zobaczcie, co tam jest. To jest tylko cień, całe szczęście. Najlepszy przykład według mnie. Pierwszy Horizon jest dla mnie super. Piękna. Ten cały pomysł na świat jest super, ale ta gra jest tak monotonna, że jest nudna w ciul. Grałam już, żeby ją po prostu przejść. Zgadzam się, Horizon Zero Dawn nie przypadł mi do gustu, pomimo tego, że początek mi się podobał. Natomiast, no, coś w tej grze mi nie pasowało ewidentnie. Ale ona nie była zła. Tylko po prostu, no, też mnie znudziła w najzwyczajniej świecie. W ogóle te zadania poboczne były tak beznadziejne, że szkoda gadać. Na przykład, moim zdaniem, powinni się uczyć, jak robić zadania poboczne od Wiedźmina Trójki. W Wiedźminie Trójce niektóre zadania poboczne bardziej mi się nawet podobały niż zadania główne. One były tak rozbudowane, miały jakieś plot twisty, jakieś różne... Na przykład się ciągnęła dana linia fabularna tych zadań pobocznych, że to nie było tak, że taka odskocznia tylko na 5 minut, tylko jednak faktycznie, no, trzeba było się napocić, żeby jakieś zadanie poboczne ukończyć. Dobra, słuchajcie, bo ja nie wiem, co ja mam tu zrobić w sumie. Mogę jeszcze tutaj podejść.
Kosmici nas stworzyli. No nie no, w to akurat nie uwierzę, no. Information. Sure could use some now. Huh. Very clever. Looks like they're using numbers from the dates of the Paleozoic era as daily key codes. Today is Saturday. I need Friday's cup. Oh, figures. Okay, let's see. Syndrom większego dobra, które mają osoby tworzące bądź badające jakieś nowe leki, zjawiska stworzenia. Innymi słowy, im bardziej w coś człowiek poświęca lat, tym bardziej się przywiązuje i stracenie tego wiąże się ze straceniem kilkunastu lat ze swojego życia na marne. Dodatkowo, jeśli coś może okazać się przełomowe i uratować wiele istnień, włącza się też syndrom bohatera. Innymi słowy, że chcą ocalić wszystkich kosztem wszystkiego. Połączcie to i macie syndrom większego dobra. No ja wiem, w wielu filmach, nie wiem, książkach, w literaturze pojawiały się takie wątki, nie? Jezu, co to było? Mogę te zdjęcia jakby sobie wziąć, tak? Jezu, kliknęło mi się niechcąc, boż. Zaraz mi się kursor wyłączy i będę mieć dupę. A co ja mam zrobić? Aha, ja mam dopasować te karteczki do tej tablicy, tak? Oh, good. Instructions. Insert operator's key into key slot. Okay. Etc. Etc. Code expires in 24 hours. Morning operations reset procedure. Turn key counterclockwise to input notch and hold for 3 seconds. Keypad will reset and beep 3 times. Turn key clockwise to reset. Enter previous code, then new code. Huh, that's easy enough. Mhm. Gdzie były? Czekajcie, wrócimy się tam. Tylko zerknę tu jeszcze. Permian, Devonian i Silurian. Bo tu była rozpiska, nie? Po kolei tych... R, że tak powiem. Silurian, co tam jeszcze było? A czekajcie, a co jeszcze mogę zrobić tu? Aha, bo tu jest ten panel, bo musimy za tą doktor całą podążyć. A tu jeszcze jest ta dziunia. Rotunda na górze było napisane. No ale tu zapewne no nie znamy ani kodu, ani nic. Hello? Nie ogarniam. Utkniemy tu, słuchajcie, na dobre. O, na czerwono się zapaliło. Need to get the elevator running. Nie no, zostań tu jeszcze, pogadaj z nią. Is everything all right between you two? Mind your own business and get the elevator. A ten co tu przyszedł? Nie wołałem cię tu. Talking to you. No more fighting. Things are bad enough as they are. Dobra, to nic nie wniosło. Dobra, jeszcze raz tu chcę w takim razie pójść. Czy ja mogę przekręcać te kartki? I need Friday's code. Oh, figures. Okay, let's see here. Ordovician, Cambrian, then Paleozoic. Oh, God, I give up. I'm a Mesozoic guy. Where are they getting these photos? I just need to know the order here. Ale możesz mi to pokazać? Trzy... jaki tam był? Ja pierdzielę, no nawet tego się pominąć nie da, jak mi to irytuje w ciul. Dostanę szału. Ordovician, Cambrian, then Paleozoic? Oh, God, I give up. I'm a Mesozoic guy. Where are they getting these photos? I just need to know the order here. Dobra, słuchajcie, nie chce mi się. Weźmy ten Silur cały. Silurian. Tak chcę. Okay, let's try it at the elevator.
Mnie to zawsze bardziej ciekawiło, co jest za naszym polem widzenia. Chodzi mi o cały świat. Czy istnieje taka planeta, gdzie są takie same ludki jak my, czy jakieś awatary? Czy są planety, gdzie są jakieś istoty żywe i co ciekawsze, czy kiedykolwiek się z nimi spotkamy? No to też jest bardzo ciekawe. Też jest bardzo ciekawe i też mnie to zastanawia. Też mnie zastanawia czasami, jak wygląda życie po śmierci jakby. Albo czy na przykład wierzycie w to, że rodzimy się potem ponownie w nowym ciele, tylko nie pamiętamy naszego jakby poprzedniego wcielenia. No różne są takie, słuchajcie, historie, teorie spiskowe, masakra po prostu. Są różne książki też na ten temat. Można się nieźle zafiksować, aczkolwiek no ja aż tak bardzo nie jestem w tych tematach, wiecie, obeznany. Nie wiem, jak ja mam wpisać ten kod. No i co? Nie rozumiem tego w ogóle. Co ja sobie tu przekręcam? No i co mogę tu zrobić? On nawet nic nie próbuje wpisywać. Nie czaję, w ogóle. Jak on nawet nie chce... Okej. Nie wiem, jak ja to zrobiłem. Ah, crud. Must have picked the wrong photo. No to idziemy po kolejne. Ja się nie będę nad tym zastanawiał. Wiem, że to jest zagadka logiczna. Tam trzeba było pewnie według tych dat to pocisnąć. Według tej rozpiski, więc ja biorę po prostu kolejne. Devonian, named after Devonshire. Maybe. No, trzymaj się, Erinti. Dzięki w ogóle, że byłaś. Let's try this one. Pewnie, znając moje szczęście, to będzie ta ostatnia karteczka, nie? Która tam będzie pasować. Hit. Tylko mam nadzieję, że już tam jest to jakby ogarnięte, ten... kod, że już mogę to... Aha, nie. Spoko. Jak ja to zrobiłem? Pamiętacie? Jak ja to klikałem? Bo ja już nie wiem. No jak to było? No dupa. Jezu, nie wiem. Dla mnie coś po prostu musi być. Nie umiem sobie wyobrazić, że po śmierci jest koniec i że nas tak jakby już nie ma. Coś musi być. Głupie to jest. W ogóle tego nie czaję. Tam była niby ta instrukcja, co tu robić, ale... Masakra. No, tak jak myślałem, ta ostatnia karteczka będzie okej. Dramat. Widziałem, że znając moje szczęście, tak wypadnie. No to lecimy z tą ostatnią. Dajesz. Perm. Dobra, już przynajmniej wiem, jak tym kluczykiem tam kręcić. Okay. Mniej więcej. Jezu, nie to. No, wiem, jak kluczykiem kręcić, nie? I od razu fail. Jezu, dla mnie to jest takie nielogiczne. Dobra. I teraz było tak. Tu. Tu, tu. No i klikaj ten kod. Jezu, w końcu. All right. New code. Let's keep it simple.
No i lecimy za tą dziunią. Myślałem, że znowu się zatnie, bo była przez chwilę taka zwiecha. O, a ten co? Hey, don't open that. Are you crazy? Someone will see. Relax. See what? Oh. Damn it, you careless idiot. What was that thing? Some kind of spy gear? Yeah, that's right. Top secret. In fact, if you tell anyone about it, I'll have to kill you. You won't lay a finger. Nie, tak oglądać rybki, a ty się męcz, dokładnie. Everyone, I got the elevator working. About time. What's going on here? Nothing. We're all cool. Ona coś podejrzewa. Mądra dziewczynka. Gościu jest psychiczny, wyrzućmy go, teraz jest niebezpieczny. No, też mi nie pasi. Też mi nie pasi razem z tą panią Laurą. A co ona taka zmęczona? Tylko oglądała sobie rybki i taka przepracowana niby, nie? Hit. Dad, my ears. What's going on? The Lagoon Rotunda and Spectacular is housed in a pressurized underwater environment. We suggest you pinch your nose and push your breath to equalize your ears while we descend. If you experience... Boże, my w ogóle zjeżdżamy na dół, jeszcze niżej, niżej, niżej. Ja pikole, gdzieś pod ziemię w ciul. We're talking about nitrogen narcosis. It's a risk of breathing pressurized air. What makes you the expert? I saw it in a movie. No, zajebiście, to będą te wodne. Wow! Is that where we're going? Oho, będzie pływanie. Mhm. I to jest jakaś baza podwodna. Ciekaw jestem, czy to też w filmie było, ja nie pamiętam. Możliwe, że było jakieś takie. Jakieś takie scenerie. Znajdźmy naszą panią doktor. Na razie nie widziałem żadnego. Okej. Boże, co tu się dzieje? No, look. This is Dr. Laura Sorkin. Oh, I have a bad feeling about this. I am still on the premises. Get me somebody. Nie będzie takie proste, chyba żeby tam się do niej dostać, bo tu drzwi mamy. Mr. Parker. No właśnie. Zamknięte na pewno będą. It's locked from the inside. Na czegoś innego moglibyśmy się spodziewać. Jak my się tam dostaniemy? Aha, mam przełączyć sobie ekranik, dobra. A tu coś jest, jakiś panel. Hey dad, this looks like an intercom up here. What? Where? Good find, honey. Co, będzie można się porozumieć z nią? Laura, it's me, Jerry. Laura? Jerry, I hear you, and I'm glad you're here. This is gonna be a lot easier now. So? What are you doing? We're gonna stop the bombing, Jerry. This island must be preserved. Oh yeah, Piccola. I have taken the remaining survivors hostage. There are four others, three Americans and one Costa Rican. I won't let them go unless the plans to bomb the island are completely rescinded. Ja pikole. Trzyma nas jako kartę taką przetargową. How dare you leverage us as pawns? We want off the island. Help us or let us go. Five people are better than one. Protesting is a game of measurable attrition. Protest? My God, this isn't a political maneuver? You're putting us in danger to serve your own agenda? We deserve a chance to survive. Think about Jess, Laura. This isn't something you want on your conscience.
I'm sorry, Jerry. I need you here. Billy, will InGen stop the bombing? Doubt it. InGen is not the one dropping bombs, it's the U.S. military. And the contingency is based around a biohazard cover story. She may just be delaying the inevitable. If you don't offer me some sort of guarantee that the island will be preserved, I will have to escalate matters. Ja zrobi wszystko, żeby tylko tą swoją całą pracę ocalić. Ja pierdykam. Laura, please listen to them. Listen to reason. You're being irrational. Nature is irrational. Rationalizations haven't gotten results. I think it's time to put. Od samego początku jej nie lubiłem. What do they say? Are they going to stop the bombs? Laura, there are other options here. Holding us against our will to save the dinosaurs is only one poorly. Trzeba ją jakoś przechytrzyć, coś jej tam wmówić. I know, Jerry. I know what I'm doing. I clearly expressed the consequences of threatening this island. I scored a line in the sand that has been ignored and trampled over by InGen, by the government, and now I exercise my resolve. Laura? I'm going to free the Mosasaur. Are you mad? So? A mosasaur paddling to the mainland is one thing, but you're talking about releasing an apex predator into over 70% of the global ecosystem. A pamiętacie, co ona mówiła w którymś rozdziale, że nie ma dinozaurów, które potrafią pływać? I zaraz pewnie wyskoczy jakiś pływający. Boże, masakra, pamiętam to. No, na 100% tak będzie. Tym bardziej, że mieliśmy w menu nawet tego pływającego. No, już wypuściła. Ależ szmaciura. Bier to. Nawet się nie zastanawiaj. Już wolę, słuchajcie, tego kolesia od tej baby. O Jezusiu, ile razy ja tak będę musiał strzelać? Ja nie lubię żadnego z nich. Etyka, part 1, ukończone. Ale nie pokazali tego dinozaura, nie? O, dobra, teraz pokazali. Ona chce go na wolność wypuścić, ja pierdykam. No, takie monstrum, o! O, zeżre ją! Jak miło! Masz na co zasłużyłaś. Sama go wypuściłaś. O, ja pikola. Dostała za swoje, słuchajcie. A ten co? Karma, dokładnie. No ale teraz naszym zadaniem będzie niedopuszczenie tego, żeby on się wydostał z tej wyspy, ten potwór. I don't know about you, but I came here to make a phone call. Taki dinozaur był też w epoce lodowcowej, w bajce. Ja już nie pamiętam pierwszą część i drugą pamiętam, potem chyba jeszcze wyszła trzecia, to już nie oglądałem. Ale pamiętam, gdzie jest Bobas? Tu jest! Alpha team killed in action, save one, myself. Bravo team killed in action. Two helicopters disabled. Two civilian casualties. I have access to a seaworthy boat and I will evacuate the remaining survivors. Yes, sir. The military may proceed. 90 minutes. Understood, sir. Co? Mleczyk ostatni w sezonie. Nie, co tu się dzieje? Ale oni też są debilami, że puścili go tu, on sobie robi co chce, zamiast patrzeć mu na ręce. Ja nie wierzę w to, co tu się dzieje. Ta fabuła jest dramatyczna. Jakbyś tak zrobił dziecku, to nie wiem, komu bardziej współczuć, dziecku czy tobie.
Ja robiłem tak mojej siostrze dziecku i się cieszyła z tego, jak jej robiłem, gdzie jest Bobas, tu jest. Ja pikole. Co tu się dzieje, bo ja się nie wczułem. 5 części było, aj faktycznie, to muszę sobie nadrobić. Uuu, ta się postawi. Dziunia. Co to znaczy, no? We've got an agreement, remember? An agreement doesn't involve killing Jerry and Jess. Czy on chciał zostawić ich za sobą? Ona teraz im wyjawi ich umowę. I don't understand. You're a corporate spy? O ja pikole. Yes. Damn it, Nima. I trusted you. It's not like that. Ale ona na końcu będzie dobra na 100%. Już widać nawet, że zmieniła. It has a compartment to smuggle the embryos off the island. Damn it, Nima. You're blowing it. No, you zmieniła front. Oscar put his faith in you. He may have been a devil, but he wore his sins on his arm for everyone to see. You are just a mask with nothing behind it. No i teraz będzie chciał dla siebie zostawić tylko te embriony i nas wszystkich zajumać. I tak to się zakończy. Everyone stay back. I'm gonna give you a sporting chance here. Billy, once wait. I let go of the spoon. A to jest granat błyskowy pewnie, ten co od tego kolesia wziął. Czy to wybuchowy jest granat? No jak wybuchowy, to jest już po nas. Bo wybuchnie to i woda się tam dostanie do środka. No, pęknięcie, zajebiście! O my god, QTE będzie. Muszę się skupić, słuchajcie teraz. A ten co? No serio, jeszcze go trzeba dźwigać? W ogóle obca kobita go podnosi, a nie własna córka, nie? No możemy się tu zamknąć, ale to na dłuższą metę i tak nas nie uratuje. Ale kaszana. Się porobiło. A co to się tak macał? W sensie, że ona mu zajumała te embriony? Ta laseczka? Że on ich nie miał przy sobie? Is anybody hurt? Jezu, będziemy pływać tu chyba. No bo jak się inaczej stąd wydostaniemy? Don't say that. Somebody might. Somebody will come for us. Ta dziewczyna pewnie jak się tam do niego dobijała, to mu pewnie wyrwała to niepostrzeżenie, te embriony. Nie wiem już. Maybe he won't take the boat. He has the canister. He knows where the boat is. Dokładnie, bo ona mu zabrała. No właśnie, Gites. Okay, that one's a freebie. Jerry, look. O nie, poziom wody się podnosi. Must be the damage to the door. We're losing air pressure. 14-latka rzuciła się na psychola z siekierą, kłada go piąskami, jakby dziewczyna. Ale ona to zrobiła dlatego, żeby mu zajumać ten. Embriony, więc zrobiła to z głową, doceń to. Tym razem miała mózg. We won't make it 20 feet with that mosasaur swimming around. Maybe. Look at that pipeline. It leads out of this lagoon. There are caves at the far end. Those caves connect to. Boże, teraz walą mnie młotkiem, no. Przestali wiercić, ale walą młotem. Tak, ale nadal komicznie to wygląda. Będziemy nurkować, ja pikole. A chciałbym kiedyś w przyszłości, słuchajcie, spróbować gdzieś ponurkować. Są nawet takie muzea podwodne, słyszałem. No dobra, tu mamy butlę. Maskę jakąś. Dad, don't mess with the mixture valve. They're all preset. Jeszcze na miejscu tej dziewczynki też bym tam miał kupę w majtach. Naprawdę, ja nie mógłbym być spokojny. Jeszcze nurkować, gdzie obok będzie przepływał sobie dinozaur podwodny. Nienawidzę pływania. Kiedyś się mało co nie utopiłam. Od tego czasu się boję. No, znaczy ja w miarę spoko pływam, aczkolwiek, no nurkować to nigdy nie nurkowałem. Tak, wiecie, w takim profesjonalnym sprzęcie, nie? Wonder how
Wy możecie się trochę bardziej pośpieszyć, bo jak ta woda się tu dostanie, wy jesteście w takim rosole, to tak dramat trochę, nie? Dobra, tu nic więcej nie mogę zrobić. Mogę jeszcze tu podejść do tego komputera. Feeder program. Hatchery B, pool 4. That looks like the one scheduled for today's feeding. A, bo to jest jakby na karmienie jakby, nie? Tutaj coś. Że może odwrócimy jakby jego uwagę, tak? Tego potwora. Jak mu tam jedzonko zrzucimy czy coś. That'll keep it busy. No właśnie. I on teraz się nami nie będzie przejmował, tylko tymi rybkami. Okej. Dlatego ta gra jest taka komiczna. Coś się dzieje, oni to wszyscy mają czas. No, to jest takie... O, ale fajnie w tych strojach wyglądają. Okay, hon. What do we do? Dad, I changed my mind. These are rebreathers and o, nagle. I'm not ready for this. Hey. You can... Nagle ma kupę w majtach. Tak jak ja bym miał. Znaczy też trzeba z przymrużeniem oka patrzeć, nie? Na gry. Nie można tak jakby podchodzić do tego, że tak by się mogło wydarzyć w realnym życiu, nie? Wiadomo, że tu są pewne takie niedociągnięcia. Inaczej nie byłoby w ogóle tej gry. Nie, w ogóle bym wtedy nie mógł nic klikać. Żadnych dialogów bym nie klikał. Same QTE przez samą rozgrywkę i tylko byśmy oglądali. Ojciec zginie, tak coś czuję. Nie, no myślę, że oni już we trójkę przeżyją. Zginie jeszcze tylko jedynie ten koleś, ten wojskowy. I trust you, czy I love you? Nie, no do córki Jess, powiemy I love you. I know I don't say this enough, but I love you. Maybe I seem so overbearing. Nie, myślę, że oni przeżyją. We trójkę. Już w tym rozdziale wystarczy, że ta baba zginęła i jeszcze czas na tego wojskowego. I myślę, że koniec. Maria Doria będzie. No, Maryśka jest fajna w ogóle. Lubię te klimaty Maryśki. Chociaż tam był jeden taki moment w TR2, gdzie taka wielka ryba wyskakiwała z boku, z takiej wnęki. Nie dało się jej zabić w ogóle. Ona była przerażająca. Zawsze w tym momencie zamykałem oczy. Boże, nienawidziłem tamtego momentu. Right. Well, I promise to signal you whenever you check on me, okay? Scared. I am too, but I know we'll make it with your help. Okay, Jess, you ready? Yeah, let's do this. So, how do these things work? Well, these are close. Tu się też coś wydarzy. They look custom designed. Ktoś zahaczy butlą, skałkę, cokolwiek, nie wiem, masakra. The tank is small, maybe 15 minutes of air. Is that enough? But it recycles the air you exhale. It should work for about 45 minutes. Try not to freak out. Jaka specjalistka. Mi się wydaje, że ta nasza Lara może umrzeć. W sensie, że od nas będzie zależało, czy przeżyje, czy nie. A córka z ojcem na pewno przeżyją. Też mi się wydaje, że oni przeżyją. Jakby już, jakby miał kogoś wybrać z tej trójki, to faktycznie ta Nima, że ona zginie. Ale myślę, że wszyscy przeżyją. Myślę, że akurat... Że akurat oni wyjdą z tego cało. No ale mogę się mylić. Zobaczymy, kto będzie miał rację na końcu. W ogóle... Hello, szybciej! Tam to jedzonko też się pewnie kończy pod tą wodą. Te rybcie. O, mamy harpunnik nawet jak w Tomb Raiderze. Ja pikole, serio, zaraz będzie Maryśka. Ta już przygotowana, jedyna mądra. Nie czeka na zbawienie. Jezu, QTE będzie. No przecież nie będę pod wodą sterował, nie? Zgaduję, że ty będziesz mieć rację, Torgus. Nie no, jakby tu wszyscy poginęli, by tylko te dwie osoby, jakby, które poznaliśmy na samym początku w pierwszym rozdziale, tylko przetrwały, to tak by słabo było. Wydaje mi się, że oni we trójkę dadzą radę. Mamy QTE. Muszę się skupić, słuchajcie. Nie udało mi się już raz kliknąć. Siemka DKT Glass. Siemka, siemka, miło cię powitać i mam nadzieję, że zostaniesz z nami na dłużej. Na razie cisza, spokój, nie? Ale zaraz pewnie ten potwór wyskoczy. Ja w ogóle potworem to nazywam, no ale wiecie, o co mi chodzi, nie? Dinozaur podwodny.
Nie znam jego nazwy. Mówiłem! Jezu, ja mógłbym pisać, słuchajcie, scenariusze do tego. Mówiłem, że o skałkę się zahaczy tą butlą. Nie no, hit. I to jest jeszcze która? To jest Nima czy ta córeczka? Bo ja nie rozpoznaję ich w tym. Aha, będzie musiała zdjąć to? Nie. A trzeba jej pomóc od tylca. Ja pierdykam. Po prostu nie mam pytań. No serio? Uff, palce mi zaraz odlecą. Pytanie, czy to jej się rozpieprzy, czy nie? Chyba nie. No, już płynie. Żeśmy narobili hałasu jeszcze przy okazji. Ja pierdykam. A, czyli to ta Lara. Myślałem, że to ta córeczka. A nie, faktycznie ta córeczka ma żółty ten kombinezon, a to ta Lara ma niebieski. Nie ma w sensie. Płyń, dajesz do tej klatki. Jezus Maria. Nie wiem, czy jesteśmy tu bezpieczni do końca. Ale se dał siana chyba. Albo się rzucił na kogoś innego. Brał rozpęd, słuchajcie. Zaraz mnie pieprznie. W sensie w tą klatkę pieprznie. Bierz harpun. To jest harpun? Harpun chyba. Nie zdążyłem kliknąć. Klip. A, i zginąłem. Spoko. Myślałem, że przeżyję. Boś. Który to tam zgon już mój? Licząc jeszcze z tego początku live'a, nie? Który się nie nagrał. Albo który mi się udało uratować. Zobaczymy. Dobra, muszę się skupić na tym QTE. Tylko tak strasznie szybko przeleciało. Góra chyba i bok. No. A, to nie był harpunnik. To było po prostu do odczepienia tej klatki. Dobra, czaję. W tej klatce nie ma opcji, że będziesz bezpieczny. Skoro jakim przy odrobinie pracy by coś takiego wygiął, to dinozaur z większą szczęką raczej bezproblemowo sobie poradzi. No, dokładnie. No, mamy save. Checkpoint. Ja już bym się tam zesrał dawno. Jezu. Masakra. Co tu się dzieje? Gdzie my w ogóle musimy dopłynąć? W jakąś rurę musimy wpłynąć, tak? W ogóle powoli nam się kończy czas pewnie. Na 45 minut miał nam starczyć tego, nie? Aha, ja mam w odpowiednim momencie to kliknąć, te dwie strzałki. Jak on się nie będzie patrzył. Teraz. Dobre, takie wiecie, sneak. Jezus Maria. Że on ich też nie wyczuje, nie? Że jakby przecież pod tą wodą oni jak pływają, no właśnie. To wzburzają tę wodę, nie? Taki on na stówę nie wyczuwa ruchu. No dokładnie o tym powiedziałem, Alexa. No. Aha. Co ja źle kliknąłem? Tam trzeba było w dół kliknąć, nie? Boż. A nie w prawo tam trzeba było kliknąć, dobra. Znaczy były dwie opcje, można było w niego strzelić albo w tą butlę, ja nie zauważyłem tego. Mniam! Posiu. No i co? I wydostaniemy się na powierzchnię, już bez problemu. A przynajmniej, słuchajcie, zamknęliśmy te wrota i nie powinno to dziadostwo się stamtąd wydostać, nie?
Boże, jak pierd to brzmiało. jak sobie patrzą głęboko w oczy. Tak romantycznie. Dobra, wyłaź ta. Nie. Jezus, myślałem, że się zacięło znowu. Uff. Tobie gaz w głowie. Yes, that must be it. Do latarni musimy się dostać? Jest łódka. Ja pierdyka, będziemy się ścigać do tej łódki z tym. O, mówiłem. Mówiłem. To już jest końcówka, obstawiam. I was sure I had buried my ticket off this island at the bottom of the sea. But lo and behold. Ona będzie z nim walczyć. Obstawiam. I ona wygra tę walkę, mam nadzieję. You bastard. What will your bosses think when they learn that you tried to murder us? But they won't learn about that because one way or another you're not going to tell them. I just don't know how we got to this point, Nima. You were the last one of my kind I thought I could trust. Didn't start out that way, but we had worked out a mutually beneficial deal. But now, I don't even have that. All that's left for me is that damn canister. Now hand it over, Missy. Dobrze mu tak. Almost hurt. You looking for this? You know, things don't have to be this way. A to ona ma to ze sobą, okej. Okay. Myślałem, że ta dziewczynka cały czas trzyma ze sobą. I am sorry I did not see your true self long ago. I could have saved us all a lot of trouble and killed you. Lubię już ją. Na początku za nią nie przypadałem, a teraz lubię tą Nima. Na mać. Ale mogłabyś lepiej walczyć. Wiem, że to ja źle wcisnąłem. I teraz pewnie zależy, czy nam się uda. Jezu, muszę się skupić na QTE w takim razie. Czuję presję. Jezu! No nie, dziękuję, przegram to. Nie jestem dobry w te QTE. O Boże, no to teraz zginę, jak mi się nie uda tego QTE. Ja pitole. Jezus. No nie! Ja tego nie ogarniam! Ja nie widzę do końca tych strzałek, bo one się pojawiają w randomowych momentach. Klikaj to! O! Nagle tu prąd zadziałał na tych. O ja pikole. Już mam najgorszy medal z możliwych, brązowy, nie? O nie, 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 nie. Ja wstanę pierwszy. Wal, wal! Jezu, jak to długo schodzi. Ja pikole, pewnie u was słychać tą klawiaturę u mnie. Ej, no nie udało mi się! No cisnąłem w ciul tym! Nie, nawet się nie da nakierować na to. Zobaczcie, jak to lata. Popieprzone. A to chyba tak miało być, bo mam complete. Chyba, że ona zginie. O, T-Rex idzie. T-Rex idzie 100%. Dla mnie sam fakt, że oni zatrzymują walkę, by się nawzajem wysłuchać, mnie bawi. O, ja pierdykam. Zginiesz wreszcie, koleś. Tylko ta Nima też jest w opłakanym stanie. Serio? Rzuć mu papierosy do gęby może, co? Jest jak oni wszyscy stoją w bezruchu w ogóle. Nie, nie mam pytać, co to za scena. Oh my god. Serio, już dawno on ich powinien zeżreć wszystkich, a nie czeka też. Jakie to jest głupie.
pikolę. Zeżrę go? Pięknie. Razem z tymi embrionami? Nie. Dobra, do łódki, come on. O, ona nagle wstała. Ale go zeżarł. Jak muzykę mam głośno, Boziu. Zapalcie jointa z T-Rexem. Dobra, bierzemy go na siebie, widzę. Żeby nasze dziewczynki były bezpieczne. No, one powinny już uciec chyba, wydaje mi się. Chociaż... O Boże, następna sierota. To było tak debilne, że aż genialne. Zobaczcie. Wybrałem, żeby ją uratować, nie pobiegły po embriony. No i poszły w dupę. Ale ważne, że my przetrwamy. I Nima zyska miłość. Po co jej kasa, nie? Co? Czemu się rzucił na niego? Nie no, głupie to było znowu jak but. Na pewno taką pałeczką mu coś zrobisz. To było tak debilne, że aż genialne. O ja pitole. Może byś się wspiął na górę? A bo dobra, może i to też nie jest dobry pomysł. Co ja mam zrobić? Ej, ja nie wiem, co ja mam zrobić. Mi się nic nie da kliknąć. No właśnie tam do środka. A nie, na górę. Jednak na górę. Boże, nie mogę. Nie mogę! Ja pierdykam. A na razie to QTE w miarę dobrze mi idzie, jak nie ja. Nie było zgonu żadnego. Ja pierdzielę. Mam stresa, jak są te QTE. Na padzie by się... No już, spierdzieliłem. Na padzie by mi się lepiej to QTE robiło. Pochwaliłem siebie za wcześnie z tym QTE. No, dostanę szału. Ha, tatuś ma tak samo mądre rozwiązania, co córeczka. Niedaleko pada jabłko od jabłoni. O Boże, ta sama krew w końcu, ale to było dobre. Tatuś ma te same rozwiązania jak córeczka. O hit. Córeczka rzuca papierosami w buzię dinozaura, a ten spało mu. Tylko jeszcze córeczka miała do czynienia z mniejszym tym, raptorem, a ten na T-Rexie się rzucił spałą. Spoko DKT Glass. Spoczko, spoczko. Mam nadzieję, że ci się podoba live'ik. Nie jesteście za głupi, by żyć. Dziękuję. Kończę rozprawę. Te postaci są większymi kretynami niż myślałam. O Boże, nie no, masakra mi też. Powiem wam, że nawet jakby każdy zginął tutaj, w sensie wszyscy po kolei, to by mi nie było żal tych postaci. Naprawdę. Dobra, jeszcze raz. No cisnę jak kloca normalnie te strzałki, no. Boże. A ten znowu do klatki wskoczył, no hit. Jaka akcja! I ten wzrok w ogóle. O Boże. Muszę się uspokoić. No. To jeszcze nie odpaliłyście, tylko czekałyście? No było odpalić to od razu, Boże. O ja pierdykam. Uff. Ręka mnie boli cała. Pięknie.
doskoczy. Było gorąco. Myślałem, że bez fejla mi się uda tą końcówkę przejść, ale dupa. Dobrze chociaż, że srebrny medal, a nie brązowy. To by była niewielka strata dla środowiska. Poziom IQ by się zwiększył w społeczeństwie. Tutaj wszyscy musieli zapalić najpierw jointa. Nie ma opcji. Kirek się nie dostał kości. O, ona znalazła coś tam fajnego. Jak w Uncharted. Wydawałoby się, że... W Uncharted też tak było, nie? Że niby wszystko stracone, a tam nagle Sully wyciągał spod pazuchy skarby i też cały kuferek skarbów chyba tam mieli, z tego co pamiętam. I też łódką odpływali. Hit. Skończyliśmy. I ja pikole. Nawet ta końcówka była taka, nie wiem... A co z tym parkiem w końcu? Oni tam zbombardowali, tak? Że wyginęły te wszystkie dinozaury, czy co, coś? Nie wiem. Czy tu miała być kontynuacja, ale ostatecznie nie... Nie ten... Nie wydali tej kontynuacji? Nie mam pojęcia. Na to na pewno... Na pewno myślałem, że ten koniec będzie ciekawszy. I że się tak zakończy to z przytupem. No z przytupem się zakończyło w sumie, ale nie wyjaśniło się tak wszystko w 100%. I żyli długo i głupio, koniec. Nie no, ta gra mimo wszystko była zajebista. Powiem wam tak. Bawiłem się przy niej naprawdę spoko. W sensie z wami było zajebiście. Te żarciki, te wszystkie wstawki tutaj komediowe były zajebiste. Natomiast jakby tak na poważnie w to grać, to było dno i żenada. Naprawdę. Dobra. Słuchajcie, chcę się tak ogólnie wypowiedzieć o tej grze. Myślę, że no nie była najgorsza ta gra, ale to też nie jest nic zachwycającego. Fabuła, no, masakra. W sensie, pomimo tego, że ja nie ogarnąłem tych wszystkich, wiecie, tego bełkotu naukowego i wiecie, no z racji tego, że to było po angielsku, też nie wyhaczałem tych wszystkich smaczków i niuansów. No i też ja nie jestem na bieżąco z tą serią, w sensie serią Jurajski Park. Bardzo dawno temu oglądałem film. Więc no też nie pamiętałem wiele rzeczy, nie wiem czy to były smaczki odnoszące się do filmów, z pewnością były, aczkolwiek ja ich jakby nie wyłapywałem, więc osoba, która na przykład w tym uniwersum, w to uniwersum jest bardzo wkręcona, myślę, że z tej gry wyciągnęłaby więcej na przykład niż ja. Natomiast QTE, ogólnie bardzo dużo tych QTE, wydaje mi się, że aż tyle QTE nie było potem w późniejszych grach o Telltale Games, w The Walking Dead było ich sporo, ale nie aż tyle. No i tam już te dialogi, moim zdaniem, i ta fabuła była lepsza zdecydowanie niż w tej grze. Tak teraz sobie porównuję po prostu, bo ta gra wyszła przed The Walking Deadem. Postaci były zupełnie dla mnie nijakie, miałkie, dla mnie naprawdę w ogóle jaka muzyczka zajebista. Mogłyby zginąć wszystkie, nie płakałbym naprawdę za nimi, będę mieć prawa autorskie jak nic na YouTubie. Mam nadzieję w ogóle, że mi się uda tą pierwszą część tego live'a wstawić, jak nie, no to cóż. To tylko zobaczycie na YouTubie końcówkę tak naprawdę. No i dla mnie takie, nie wiem, żebym też nie skrzydził za bardzo tej gry. 5 na 10 mogę dać. 5 na 10 myślę, że będzie ok. W ogóle, wiecie co mi się jedyne podobało w tym? Ta zmiana perspektywy. Szczególnie to było widoczne w tym trzecim rozdziale, kiedy jakby mieliśmy akcje w różnych lokacjach, nie? I przeskakiwaliśmy co chwilę praktycznie pomiędzy tymi bohaterami. To naprawdę było fajne, takie mega filmowe i tego nie było raczej chyba w The Walking Dead. Tam w ogóle nie było raczej przyłączenia między postaciami, tam się sterowało głównie jedną postacią przez całą grę. Ale jakby to mi się podobało, że było to takie dynamiczne, cały czas coś się działo. Ten trzeci rozdział w ogóle mi się chyba najbardziej podobał ze wszystkich. No i była tam ta akcja z tymi papierosami, które rzuciła w gębę temu, no, krokodylowi chciałem powiedzieć, dinozaurowi. To było dno dna, ale zabawa była spoko. No słuchajcie, jak ja bym w to grał sam, tak dla siebie, bez live'a, to naprawdę bym się słabo na pewno przy tym bawił, ale z wami naprawdę było zajebiście.
Przez to, że chcieli zrobić na siłę klimat jak Indiana Jones, to wszystko, co miało być poważne, było głupie i dlatego tak bawiło. No, ta fabuła i te rozwiązania z tym, że te w ogóle dinozaury na przykład potrafiły podejść do helikoptera i go kopnąć. No hit. Ale w życiu bym tego nie odpaliła. 3 na 10 widziałam gorsze rzeczy. Nie no, ale w końcu chciałem, słuchajcie, to przejść, bo miałem tę grę ściągniętą, znaczy dodaną do Steama i tak się wahałem, czy mam ją sobie sam przechodzić, czy nie. I tak stwierdziłem, że jak to i tak pewnie będzie taki lekki shit, to lepiej z wami to ograć i z wami się fajnie przy tym... Sorry, bawić niż samemu po prostu nawet tego nie ukończyć, nie? A tak jak na live'ie... No to chociaż miałem motywację do tego, żeby te wszystkie epizody przejść. A myślę, że jak sam bym odpalił, to bym ten pierwszy przeszedł i już bym pewnie nie ruszył kolejnych. Dobrze, chociaż słuchajcie, że to nie było też długie, bo 4 epizody i w miarę szybko nam to poszło. Jakbym miał tu jeszcze grać, nie wiem, ze 2 epizody, to bym się jeszcze poważnie zastanawiał nad tym, czy to kontynuować. Zacznijmy od tego, że osoba normalna nie ruszyłaby kijem T-Rexa albo rzucała fajki do gęby dinozaura. Jakby oni wszyscy powinni już zginąć w pierwszej minucie. Sam fakt, że dotrwali, to cud. Ale tak jak myślałem, że przeżyje Nima, córeczka i tatuś. Tak myślałem, że zginie tylko ten wojskowy. Dam 4 na 10. No dobrze, słuchajcie, dziękuję wam bardzo serdecznie. W ogóle tak, miałem w planach teraz po tej serii nagrywać The Evil Within DLC, ale słuchajcie, Ania, nie zapominajka, mnie natchnęła na to, że zbliżają się święta i ona ogrywa ostatnio na streamie custom świąteczny i myślę, że my sobie też chyba zrobimy coś takiego. Nie wiem, co wy na to. Myślę, że to byłoby fajne, żeby tak sobie pograć chociaż raz, że tak powiem, na live'ie w custom świąteczny. Jakiś sobie tam wybiorę i myślę, że fajnie sobie spędzimy czas przy tym customie. A dopiero potem się zabierzemy za The Evil Within DLC. Natomiast w środę, tak jak mówiłem, o godzinie 19, już o tym wspominam na poprzednich live'ach i na początku tego chyba, chociaż nie pamiętam, to od razu wam przypominam, że o godzinie 19 w środę najbliższą będzie live z Teo i będziemy sobie grali w przygodówkę, która będzie polegała na współpracy. Jakby Teo będzie miała swoją perspektywę, ja swoją i będziemy musieli się dogadywać, sobie jakieś wskazówki podawać, żeby przejść dalej. Nie znam jeszcze tej gry, nie wiem, co tam się będzie działo, więc tak naprawdę wszystko wyjdzie w praniu. To takie będzie a la We Were Here Together, jeżeli znacie tę grę. Tylko bardziej point and click, to nie jest gra żadna 3D taka, że tam się tylko klika jakby, nie? Czyli głupi i głupszy i Lara. Boże. Jestem za. No, więc tak pomyślałem właśnie, że zrobimy sobie live'a jakiegoś, oprócz tego z Teo mówię, nie? Ze świątecznego customu, a potem będziemy lecieć już z The Evil Within DLC. Jak przejdziemy The Evil Within, to mam już dla was zaplanowaną niespodziankę, a potem na Discordzie wam zaproponuję kilka tytułów i znowu wy będziecie mogli sobie wybrać grę na live'a. Więc tak się przedstawiają plany na najbliższe live. Mam nadzieję, że teraz będzie mi się udawało częściej streamować i że będziecie wpadać do mnie ochoczo, bo jakoś spodobały mi się te streamy i jakoś mam większą motywację do streamowania niż do nagrywania teraz na YouTube. Jakoś mi się pozmieniało. Więc mam nadzieję, że będziecie wpadać i będziemy się tutaj fajnie wspólnie bawić. Więc dziękuję wam bardzo serdecznie, że wytrwaliście ze mną w tej serii. Dostaniecie wszyscy ode mnie na Discordzie jakiś achievement, że przetrwaliśmy to dno dna, ale też no nie było aż tak źle, no mówię, no taka do pogrania, ale mówię, solo bym się w tym nie odnalazł, a z wami jak najbardziej na pewno było to przyjemniejsze doświadczenie i przeżycie. Brzmi zacnie. Dobrze, trzymajcie się cieplutko i do następnego, będziemy w kontakcie na Discordzie. Trzymajcie się, pa pa!